dobry, Kamila Salwiak. Witam Państwa i zapraszam na magazyn Ustecki, w którym na początek przyjrzymy się, jak Ustczanie głosowali w ostatnich wyborach parlamentarnych. Udział w nich wzięło prawie 62% uprawnionych mieszkańców naszego kurortu. Gdyby los wyborów zależał od głosów Ustczan, wygrałaby Koalicja Obywatelska. Na koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO Zieloni swoje głosy oddało prawie 39% głosujących mieszkańców Ustki. Na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 34% mieszkańców kurortu, na Lewicę niespełna 16%, na PSL 6,3%, a na Konfederację nieco ponad 5%. Natomiast w wyborach do Senatu Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej uzyskał poparcie na poziomie 62,33%, a Dorota Arciszewska-Milewczyk z Prawa i Sprawiedliwości uzyskała 37,67% głosów. W wyborach wzięło udział 7776 Ustczan. Ustka to jedno z najczystszych miast w Polsce. Władze kurortu chcą, aby taki stan rzeczy trwał jak najdłużej. Dlatego Straż Miejska rozpoczyna akcję kontrolowania palenisk na terenie miasta. Spalając śmieci w domowych piecach czy kotłowniach, zanieczyszczamy środowisko i łamiemy prawo. W przypadku stwierdzenia takich działań Straż Miejska będzie nakładać mandat do 500 zł lub kierować wniosek do sądu o ukaranie. Wtedy grzywna może wynieść nawet do 5000 zł. Strażnicy liczą na sygnały dotyczące spalania śmieci. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie zaobserwowanych przypadków pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986 lub pod numer telefonu komórkowego 697 696 498. Samorządowcy z Ustki jednocześnie zachęcają do zapoznania się z informacjami na temat dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program Zielona Ustka wprowadzany jest systematycznie. W jego ramach odbył się cykl spotkań i konsultacji. W Ustce zamontowano także urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń. Program Zielona Ustka umożliwia złożenie projektów na naprawę istniejących skwerów, trawników, zieleńców lub stworzenie zupełnie nowych miejsc zapewniających wypoczynek na łonie natury. Budżet programu to 200 tysięcy złotych. Projekty mogą dotyczyć także działań edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, a składanie wniosków odbędzie się w dniach od 28 października do 18 listopada. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Jacek Graczyk wraz z przewodniczącym Rady Miasta Jackiem Maniszewskim wręczyli nagrody wyróżniającym się dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom. W trakcie uroczystości nie zabrakło słów o trudach pracy nauczyciela, o reformie oświaty, protestach i podwyżkach płac. Burmistrz Jacek Graczyk stwierdził, że w tym roku samorząd wspiera oświatę najwyższymi sumami pieniędzy od wielu lat. Dopłaty wynoszą nawet do 89% subwencji podstawowej. W tej chwili przekraczają nasze możliwości. One są już na granicy naszych możliwości. To jest rzędu 89-90% subwencji podstawowej. O takich kwotach mówimy. W zderzeniu z tym, jak premier sobie pozwoli powiedzieć, że niektóre samorządy za pieniądze subwencji remontują drogi, to Państwo widzicie, jaki jest rozdźwięk. W tej chwili rozpoczęliśmy pracę nad wypracowaniem docelowego modelu oświaty, gdyż chcemy, zachowując nie gorszy jak w tej chwili poziom kształcenia naszej młodzieży, jednak te koszty w jakiś sposób zoptymalizować. Dlatego jest zespół, który pracuje. Myślę, że o tych wynikach zostaniecie wszyscy Państwo powiadomieni w końcu miesiąca obecnego, ewentualnie na początku listopada i będziemy wtedy mogli spokojnie porozmawiać o modelu docelowym oświaty. Dlaczego ja o tym mówię? Gdyż chciałbym, żebyście Państwo mieli pewną gwarancję, pewną stabilizację, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Ja jedno mogę obiecać, jest tu Pan Przewodniczący Rady Miasta, Pani Przewodnicząca Komisji Społecznej, że my będziemy na pewno tym samorządem, który będzie jednym z tych, który będzie najwięcej dokładał do subwencji oświatowej. My na tym nie chcemy oszczędzać. W trakcie uroczystości burmistrz miasta Ustka przyznał nagrodę dyrektorom usteckich placówek oświatowych za osiągnięcia w zarządzaniu prowadzoną placówką oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą. Otrzymali je profesor oświaty Bogumiła Lenart, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Anna Rojewska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz Beata Janiszewska, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3. Dodatkowo na wniosek dyrektorów szkół wyróżnienia otrzymali także nauczyciele. Nagrody te przyznane zostały za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą, godną naśladowania postawę etyczno-moralną oraz duże zaangażowanie w kreowaniu inicjatyw na rzecz szkoły i miasta.
Ustce pojawił się czwarty czujnik monitorujący czystość powietrza. Nie jest to zwykłe urządzenie badające stan zanieczyszczenia, ale także stacja meteorologiczna, dzięki której Ustrzanie dowiedzą się o pogodzie. Nowa stacja monitorująca usteckie powietrze stanęła między ulicą Rybacką a terenem Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest czwartym urządzeniem tego typu, jednak nieco różni się od poprzednich. Ten czujnik pomiaru jakości powietrza posiada dodatkowe funkcje, gdyż jest stacją meteorologiczną. Będzie więc pokazywał i kierunki wiatru, temperaturę. Wszystko to będzie można obserwować na naszej stronie. Zapraszamy, tak jak i dane z pozostałych trzech czujników, na stronie miasta ustka.pl w zakładce miasto, jakość powietrza w Ustce. Wszystkie te dane mogą Państwo śledzić na bieżąco. System monitoringu powietrza jest częścią programu Zielona Ustka. Jego głównym zadaniem jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w kurorcie. W jego ramach ustecki samorząd prowadzi szereg akcji. Już 28 października rozpoczyna się okres składania pomysłów, zadań do budżetu, który nazwaliśmy Zielona Ustka. Budżet tego programu to jest 200 tysięcy złotych i to Państwo mogą zgłosić pomysły, na co te 200 tysięcy mamy wydać. Zgłoszone pomysły muszą dotyczyć zieleni miejskiej, na przykład naprawy istniejących już zieleńców lub stworzenia nowych. W programie Zielona Ustka można także zaproponować działania edukacyjne o charakterze ekologicznym. Informacje na temat programu znajdują się na stronie www.ustka.pl w zakładce Zielona Ustka. Na tym kończymy magazyn ustecki. Pozostaje mi jeszcze zaprosić Państwa na kolejne wydanie, które na naszej antenie już za tydzień. A dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.